Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zumaciek, a to jest kolejny odcinek Skyrim, The Elder Scrolls, Skyrim, no i co? I co my tu mamy? Troszkę sobie podekspiłem, właściwie nie podekspiłem, tylko po prostu sobie troszkę chodziłem i różne takie rzeczy robiłem, fajne, i co my, kurczę, nie pamiętam, co ja mam teraz podwyższyć, ale prawdopodobnie to, dobra, damy sobie health, bo health w sumie jest bardziej przydatne. O, tam widzę wilka. Widzę wilka, więc mam Falmer Bow, czyli mam lepszy bow. O, są dwa wilki. Okej, więc sobie upolujemy. I w tym odcinku myślę, że pójdziemy sobie do Jarla. Pójdziemy sobie do Jarla. Okej, jeden wilk już jest zrozwalony. Teraz drogi. Fuck. Jesus. Ja pierdzielę, no. Ale mi źle idzie ten bow teraz. O! Wow! Holy shit! Ale mi się... lag zrobił. Ale lubię jak mi się włącza ta kamera. To jest krytyk i to mi się strasznie podoba. Znaczy nie wiem, czy to jest krytyk, po prostu bardzo mi się podoba taka kamera. Chciałbym, żeby takie coś było częściej. Dobra, zanim pójdziemy do Jarla... Do Jarla... Pójdziemy sobie tutaj i ciekaw jestem, co to takiego jest. To jest prawdopodobnie siedziba bandytów. Ale w sumie, no co to za problem? Dobra, widzę, że tutaj mamy wejście, więc raczej sobie tutaj wejdziemy. A, jednak możemy sobie tutaj wejść. No i raczej sobie, kurczę, zrobimy coś fajnego z nimi. No i tak. Będą tego żałować. Ogólnie myślę, że tak do... Myślę, że tak jednak do pięciu odcinków zrobię z Banjo-Kazooie, żeby wam po prostu tylko pokazać tę grę, a jeśli ktoś ma z was Xboxa 360, to może sobie, jeśli wam się spodoba, jeśli ktoś, nie wiem, ktoś z bardziej dorosłych, może ktoś ma dziecko czy coś, to ta gra, jeśli, no oczywiście dziecko nie zrozumie wszystkich... A, to martwy... po prostu fajna jest dla dziecka taka gra. Fuck, no tak, tu jest przecież pułapka. Holy shit, już są. Już się tutaj pchają, czy to tylko szczur? A nie. Widzimy Fendala, jak tańczy. Dobra, czyli jednak już są, czyli jednak już bandyci wiedzą, że my tu jesteśmy. O, ile tego tutaj. Holy shit, bierzemy to. Fuck, coś tam wziąłem niepotrzebnego. No dobra. Gdzie ty idziesz, Fendal? Chodź tu. Dostałeś. Pięknie, okej. To mi się przyda. Idziemy do kolejnego gościa. Gdzie jesteś? Dzień dobry. Holy shit. Wow. O właśnie, no i jak pewnie zauważyliście, teraz przed chwilą mam nowy armor. Coś takiego. Ciężki armor. Jednak mam ciężki armor. Dzień dobry. Nie ma kurde takich rzeczy. Szlajesz się z bandytami, więc sama jesteś bandytką i nie ma żadnych wyjątków. Dobra. Dwa lockpick, znaczy dwa golda, jeden lockpick, okej. Okay. O, sweet roll. Did someone stole your sweet roll? Kurde, nie chciałem tego brać. Dobra, wyrzucimy sobie od razu, nie to. O, to sobie wyrzucimy. To możemy sprzedać, to musimy trzymać. Sprzedać, to okej. Okay. I o to możemy wyrzucić. O, buty, no ale to mi akurat niepotrzebne. O, jednak to będzie potrzebne. Znaczy, i tak tego nie używam, ale lubię takie coś kolekcjonować. Dobra, tutaj chlebek się zawsze przyda. Zawsze do jakiegoś tam alternatywnego... alternatywnej energii się przyda. Dobra. Wiem, że tutaj będzie jakiś mag. Dobra, to są spaleni ludzie. I powinien być tutaj mag. Nie wiem, czemu go nie ma. Tu mamy wiaderko, które spada na dół. Okej. No dawać. A gdzie wy jesteście? Oni gdzieś są tam na górze, kurczę, jednak, no. No dobra, no to sobie jakoś sobie... O, dzień dobry. Ło! Nawet jej tarcza nie pomogła. O, ale nie, taką tarczę to ja mogę wziąć. Okej. Kurczę, ale mnie chrypa bierze, naprawdę. O, gościu miał golda, świetnie. A te gościu coś masz ciekawego?
empty, jesteś pusty jak, kurczę, ten basket. Okej, okay, gdzie teraz możemy sobie pójść? Prawda, tu jeszcze chyba nie byłem. A jeśli byłem, no to dupa. Dobra, tutaj byłem, czyli z drugiej strony nie byłem, chociaż nie wiem. Chociaż gdzie jest ten mag? Tego maga jeszcze nie było. Ale tu będą ludzie, wiem, że tu będą ludzie. Tylko nie ma... Oho, czyli jednak. Czyli... Zaraz, what the fuck? Gdzie są ci? O, dzień dobry, do widzenia, bum. Oho, bandit tag. Czyli najgorsza, tak? I najsilniejsza. O ty! I świetnie! I o to mi chodziło! Kupa mięcha teraz się zrobiła z tego. Dobra, 4 golda, ta powinna mieć trochę więcej. No patrzcie, niby przewodczynia, nic kurde takiego fajnego nie miała. Dobra, miałem coś wyrzucić jeszcze. To nie, to nie, to nie. Dagger miałem wyrzucić i sword, dobra. Czyli możemy sobie chyba stąd wyjść już, chociaż jeszcze zobaczymy, czy jakiś loot tutaj jest. Bo kurczę, naprawdę... Żeby żadnego lootu nie było, no to kurczę... Dobra, co to jest? A, wiecie... Light armor, no w sumie light armora ja nie mam. Ale tak czy siak... O, dzień dobry. A, okej. Okay. Okej, rozumiem. Jak stąd wyjść? Którędy... O, jednak mamy skrzynię, jednak jakiś loot tam będzie. O, orkowy ten i... O, stalowa, o... Holy shit, nice! To mi się... Taki loot mi się podoba. Ej, co ty robisz? Już myślałem... Dobra, taki loot mi się podoba. Okej, okay, jedziemy dalej. Power attack my staggered an opponent, preventing him from immediately counteracting. Aż mnie czkawka bierze. Kurczę, nawet mamy już 7 level, nawet nie zauważyłem, że mamy, kurczę, już... nie taki niski. Hmm. Bardzo fajny maze. No i w sumie tak się zastanawiam, bo teraz chodzę właśnie tak jakby tankiem. Tyle, że nie chodzę tankiem prawidłowym tak jakby, bo chodzę z tarczą jednoręczną bronią białą, a powinienem z dwuręczną bronią bez tarczy, ale tak czy siak, wiadomo, że ja lubię najbardziej hybrydy. O, dzień dobry. Do widzenia. Okej, coś tu masz ciekawego, na pewno masz strzały. Strzały zawsze się przydadzą i strzał nigdy nie ma za... Nigdy nie jest za dużo. Zawsze jest za mało. Okej. Okay. Dobra, będziemy testować naszego Falmerboa, chociaż i tak wiem, że nie trafię. Jesus! Holy motherfucker, widzieliście to? O kurde. Ale piękny head poszedł. Ja muszę zobaczyć, gdzie on dostał. Muszę zobaczyć. Centralnie dostał, kurde, w czoło. Ja pierdzielę, ładnie. Dobra, gdzie są... Dobra, tam dostał. Ktoś tam dostał, leży. Gdzie się napieprzają? Tu jesteś. O ty. Pięknie, o kurde. Ej, ukradłeś mi killa znowu, Fendal. Fendal, szwendal. O, gdzieś jeszcze tutaj są. Tu jesteś, szmato. Pięknie, dostał, ale nie było krytyka, no ale trudno. Jakoś sobie poradzimy bez tego. Wow, ta też dostała w mordę. Okej, okay, oni mają gorsze łuki, więc tego brać nie będę. Ale przeszukać zawsze mogę. Dobra, tu jeszcze coś jeszcze. Okej, okay, tego przeszukałem, nic tu nie miał ciekawego. Dobra, no to myślę, że już możemy iść, do naszego jarla. Okej. Okay. I to dokładnie będzie tam. No to dobra, no to idziemy. I kurde, muszę wam powiedzieć, że naprawdę... Co to było? No okej. Okay. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę Skyrim to jest jedna z gier, które tak mi się strasznie podobają, można je przejść. Już to mówiłem, ale po prostu no nie mogę się nadziwić, że ta gra jest, no... Już się starzeje, już się robi taka... starsza i to nie jest next gen i w ogóle, ale naprawdę potrafi wciągnąć. O, kto to jest? Zaraz zobaczymy, kto to jest. Może będzie to jakiś ciekawy gościu, który sprzedaje jakieś rzeczy albo kupuje. Chcesz kupić coś? Kurier! Kurier, tak? Ej, zaraz, kurier? Cóż, ja nie jestem takim dobrym człowiekiem, więc ja mogę w sumie go zabić, jeśli nikt by nie widział. Dobra, skasuję to sobie te save'y. Skasowałem sobie save'y, dobra, zapisałem.
Dobra, dobra, nie odwracaj się, ja przecież... Holy shit! O nie, bo tu jest Whiterun Guard, dobra. To zobaczymy coś takiego. Schowamy się tutaj. On pójdzie gdzieś tam i jeśli nikt nas nie będzie widział, to go ustrzelimy wtedy. Dobra, nikt nas chyba nie widzi. Uwaga. Aha. Dobra, nikt nie... O, co? Nie, czyli jednak chcą się ze mną napierdzielać? Naprawdę, przecież nikt mnie nie widział. Co ty tu masz? Przynajmniej zobaczę, co on tu ma. Jakiś list. Jakiś list, coś tam, magika. Nic ciekawego w sumie. A nie chcę się z nim napierdzielać. Chociaż w sumie mogę się z nim napierdzielać, bo jeśli go zabiję... Bo jeśli go... Nie. Tak dalej być nie będzie. Wolę tych rycerzy tutaj zostawić, bo jednak tutaj będzie potem walka ze smokiem. Właśnie w tym miejscu i chciałbym, żeby było jak najwięcej żołdaków, a nie kurczę jeden żołdak i kurde na smoka. O nie. Dobra, więc ty sobie idź spokojnie, tam dostarcz swoje listy. Ludzie listy piszą. Coś tam. Okej, mamy tutaj już Whiterun. Biała grań chyba po polsku, nie wiem. O, dzień dobry! O ja pierdzielę, no nawet mnie nie wkurzajcie, no. Ja pierdzielę, no. Ja jestem beznadziejny w łuku w grze. Na żywo, jeśli miałbym korzystać z łuku, to normalnie mam zarąbistego cela. Zarąbisty cel i to na łuku z samoróbki. I to jest... And that's the truth. Ale kurde, jeśli chodzi o gry, a szczególnie na padach, to nie za bardzo. Dobra, jeszcze zanim sobie zapójdziemy do tego jarla, pozbieramy sobie troszkę ziemniaczków. Potato plant. Chicken. Dobra, cabbage jeszcze weźmiemy. Jedzonko zawsze się przyda, zawsze jakaś tam minimalna regeneracja życia jest. Okej, okay, dobra, tu już mamy wejście, no i dobra. Zaraz, czy mi się... Zaraz, bo ja pamiętam, że na kompie, jak sobie grałem, to tutaj, w tym miejscu były koty, znaczy były kadżity z jakimś... W tym miejscu był namiot i ogólnie to były kadżity, więc nie wiem, na Xboxie ich nie spotkałem nigdy, więc prawdopodobnie, bo na kompie mam legendarną edycję, pewnie dlatego z dodatku są te koty. No na pewno, na 100%, to nie może być jakiś błąd, że ich tutaj nie ma, po prostu musi być to dodatek jakiś. No dobra. Więc... Wchodzi... Zaraz. A no dobrze, już myślałem, że będę musiał się... Że musiałem się cofnąć. Ale nie, dobra. Chcesz nas zagadać? No, mam do ciebie biznes, żebyś wiedział. Gdzie ja mam... Riverwood. Riverwood's in danger too? You better go on in. You'll find the Jarl in Dragon's Reach, at the top of the hill. No dobra, no właśnie o to mi chodzi. Okej, okay. I wiecie co? Jeszcze zrobię audio, jeszcze zrobię music i takie coś, bo jednak kurczę się boję. Dobra, no to wchodzimy do tego. O, kurde, ale się wtopił w ten. Nie, nikt mi nie ugrał i nikt mi nie ukradł mojej sweet roll. Fajny miecz, chociaż w sumie nie podoba mi się. Nie. Bo nie lubię takich mieczy, które mają takie małe rękojeści, tylko to rozwidlenie, te skrzydła. Nie wiem, jak się to nazywa, te skrzydła, te boki takie. Nie wiem, jak to się nazywa, może to też jest rękojeść, ale o to mi chodzi. Ja wolę takie proste, które są po prostu jak miecz, jak krzyż wygląda. Takie, lubię takie proste miecze, jak na przykład miał właśnie na ludzi Wiedźmin albo na przykład nie Gandalf, tylko nie Saturas, kurczę, tylko kurde Aragorn chyba miał taki prosty miecz też w filmie. No dobra, zanim się tam przejdziemy, przepraszam was, że tak przedłużam, ale jednak możemy zrobić jak najwięcej rzeczy po drodze i to by było raczej wskazane.
Więc okej, mamy tutaj jeszcze takie, jakby to powiedzieć, katakumby, no to po prostu katakumby. Okej, gdzie jesteś, gościu? Mamy tutaj, będziemy mieć tutaj takiego gościa, możemy to ukraść? A, jednak ukraść, dobra, no nie. Dobra, mamy, będziemy, o, tu się schowałeś, łysy. Tell me, do you believe in mighty RK, god of life and death? Bogowie nie są wielką częścią mojego życia. I see. Well, perhaps you'll take pity on a humble priest who has lost something precious. Co straciłeś? My amulet of RK. It's the source of my divine powers and also a sacred badge of office. I misplaced it in the catacombs. Without that amulet, I'm powerless to confront them. Would you be willing to search for it? Dobra, znajdziemy mu ten amulet i zaznaczę sobie to. Zaraz, nie to? A, dopiero teraz mi się pokazał, okej, czyli tak. Czyli to... Okej, no i teraz powinniśmy mieć tylko i w... Chociaż nic nie mamy. O, teraz będziemy mieć, dobra. Czyli teraz mamy na mapie tylko ten quest. I o to mi chodziło. 7 level, zaraz będzie 10, a potem 50. A potem 500. No nie wiem, czy w 500 można tu wziąć. Dobra, tutaj sobie jednak... A nie, bow, dobrze, bow. Niech będzie bow. I tak się będę teraz skradał. Bo ja pamiętam, że tutaj... stoi taki gościu, który nas nie widzi. A powinien. Uwaga. Dostanie? O kurde, zauważył mnie, ale dostał, na szczęście dostał. O, kolejny gościu. Dzień dobry, bum. Co ty miałeś za miecz? Pokazuj. Bone meal, garnet. O, garnet. A, to gówno jest. Dobra, co ty tu masz? O, blok. Bardzo mi się podoba, że blok nam wzrósł, bo jednak tarczy czasami mogę użyć. Okej, tu już nic nie ma, czyli na dół teraz trzeba. I tu jeszcze gdzieś powinien... O kurde, się wystraszyłem. Tylko dzielaj. Nic ciekawego. I mamy amulet. Bierz go. No bierz amulet. Dobra, mamy amulet. No i raczej w sumie nic innego tutaj nie weźmiemy, więc dobra, wracamy się do tego gościa. No i oczekuję jakiejś wielkiej opłaty za ten... za tę przysługę, no bo jednak, no kurczę, no... No cóż... Dobra, zobaczymy. Parapapapampa... O, przesiadłeś się, co? Tam już ci nie niewygodnie? Smacznego. Znalazłem twój amulet. Thank RK! Please, take this gold for your troubles. A dzięki. 15 golda? Nie, no spoko, dobra, spoko. Tak czy siak, zawsze 15 golda się przyda. Do jakichś tam strzał, czy czegoś, na pewno się przyda. Na pewno. No dobra. Czyli tak, teraz pójdziemy sobie do tego Jarla. Ja nagrywam od 18,5 minuty, więc myślę, no, że odcinek może trwać tak samo, 40, tak mniej więcej, 40, pół godziny, 40 minut, coś takiego. No bo jednak Skyrim wymaga troszkę więcej czasu, więc wiecie. Dobra, więc teraz pójdziemy sobie do Jarla, no i jednak tak, kurczę, jakoś... O nie, znowu ten gościu, który mnie strasznie wkurza. O Jezu, jakbym go, kurde, mógł jakoś zabić, nie wiem. Ktoś mnie widzi? Kurde, widzą mnie. No dobra. O kurde, dobra, pójdziemy sobie w końcu do tego Jarla, bo nie wytrzymam z jego darcia mordy. Dobra. Jarl Bar Balgruf. No i tak, kurczę... Próbuję sobie przypomnieć, jak ogólnie potoczy się ten cały quest, bo jednak najpierw coś tam będziemy po prostu gadać, potem musimy znaleźć ten kamień, ten, który już mamy, więc to akurat jest spoko. To jest zarąbista sprawa, że mamy już ten kamień i wszyscy będą zaskoczeni. Uuu, masz kamień, zarąbiście, kurde.
i takie różne rzeczy. Zamknij mordę, wkurzasz mnie, dziwko jedna. Czyżby nikt mnie nie widział? Ja mogę ją zabić? Detected. Hidden. No dobra. Wiem, że ja ryzykuję, ale okej. O, zrobię burdel. Tarararam, barabam. Ej! Spadaj. Gertruda mnie przysłała. Jeszcze zrobię tutaj burdel. I co? Nie podoba ci się, aż musiałeś wstać. No dobra. Rozmawiam z Jarlem. Gerda owns the lumber mill, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Pillar of the community, not prone to flights of fancy. And you're sure Helgen was destroyed by a dragon? This wasn't some Stormcloak raid gone wrong? No cóż, co ja mam odpowiedzieć? I was there, I saw the dragon by Helgen ground. Had a view while... Aha, dobra, no przyznamy się do winy. Przyznamy się do tego, że próbowali nas imperialiści zabić. Forthright about your criminal past, but it's none of my concern who the Imperials want to execute, especially now. What I want to know is what exactly happened at Helgen. Smog zniszczył Helgen. No dobra. By Ysmir, Irileth was right. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls? Against the dragon? Co to miało być? Widzieliście to? Obszedł mnie i... What the fuck? Co, sprawdzał? Chciał mnie przeszukać, czy mam bronię? No prawdopodobnie. One moment. Well done. Lead armor! Czy cię porąbało, człowieku? Naprawdę, czy cię po... Wiecie, co mi dał? Lever armor. Gdzie ja to mam? Lever armor. Dał mi to gówno. Chociaż w sumie, no może... Nie wiem, jak to, kurde... Mogę to... A, mogę wziąć wino. A, spoko. To zanim tam pójdziemy do tego maga, który nam da questa, który właściwie już zrobiliśmy, pójdziemy sobie tutaj, do kuchni, no i zbierzemy te wszystkie, to całe jedzonko tutaj. Okej. Teraz tutaj, bardzo dużo pomidorków. Pomidorki. Dobra, jeszcze tutaj bardzo dużo rzeczy. Tutaj pamiętam, że były właśnie karotki. Fuck, no kurde, co ja wziąłem? Nie chcę żadnych misek. Gdzie jest miska? Nie chcę żadnej miski, no. Nie wziąłem? No, skoro tak. Dobra, jeszcze tu są jakieś winiacze. Co to jest? Okej. O, sery na pewno się przydadzą. Chleb. Holy shit. Całą spiżarnię im zarąbię. Trudno. Jakoś zapłatę muszę sobie poprawić. Bo kurde, dał mi jakieś gówno, no i kurde, teraz... Dobra, idziemy sobie do tego maga w końcu. Jeszcze tutaj coś. Gird. Nawet nie wiem, co to za owoc, czy warzywo. Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing hostilities, like the rest of the great warriors. Aha, Jarl powiedział, że... Said you had to protect... Project you need help with. Aha, okay. Ah, indeed? The Jarl. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. No cóż, tak się składa, że my mamy już ten kamień. Just tell me what to do. You are eager to begin your adventure. Excellent. The sooner begun, the sooner done, eh? I learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. Go to Bleak Falls Barrow. Dobra, ja to już wiem, masz. Ah,
The Dragon Stone of Bleak Falls Barrow. You already found it? You are cut from a different cloth than the usual brute the Jarl foists on me. Mamy stone, co teraz? That is where your job ends and mine begins. The work of the mind. Sadly undervalued. You know, if you've got the aptitude. Be careful! Okej, czyli co teraz? Farengar. Aha, czyli oni będą tam iść na górę, tak? No to ja się jeszcze tutaj przejdę, zobaczę, czy coś tutaj... Coś ciekawego... You should come too. Coś tu jest? Myślałem, że będę, że jakiegoś skilla dostanę. Dobra, mamy coin purse, który możemy sobie wziąć, a nie ukraść. I to jest troszkę dziwne, no ale spoko. Patrzcie, ile książek. Kurde, jakby te wszystkie książki były ze skillami, to kurde, fajnie by było. Dobra, oni będą tam iść na górę. Sobie wezmę tego winiacza. Coś tutaj ciekawego? Nic, okej. Dobra, oni sobie tam będą gadać, a ja tutaj sobie troszkę zupdate'uję mapę. Coś tam mogę sobie pozaznaczać. Okej. Wow, ale mnie kurde. Okej. Coś tu ciekawego jest? Nic takiego. No dobra, myślę, że to o, co to jest? Buty Irona. Nic ciekawego. Wow, tu się śpi, holy motherfucker. Good. There's no time. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the dragon stone for Farengar. As a token of my esteem, I have instructed Avenici that you are now permitted to purchase property in the city. No dobra. Please accept this. There's no time to step. Hide armor of minor square. Co ty mi dałeś? Co on mi dał? Bo właściwie nie wiem. Hide armor. Jakie gówno, ja pierdzielę. Co ty mi takie gówna dajesz? Szmato jedna. I czemu nie mogę biegać? Ja pierdziele, dał mi to gówno i nie mogę biegać. Dobra, teraz mogę biegać, okej. Dobra, więc teraz... Okej, mamy... Dobra, czyli teraz musimy iść po prostu tam. I będzie, i czeka na nas bitwa z pierwszym smokiem. I to mi się bardzo podoba. How exciting! Okej, no to zapierdzielamy tam. Nie ma co czekać. The companions trace their legacy back to the original 500 companions of Isgrimur, who led the first humans in Skyrim, and eventually coś tam, Id of the Nine Halls of Governing by a Jarl. The Jarl are largely independent. Ogólnie Jarl, to mi się właśnie kojarzy ze Skandynawią. Z wikingami i coś takiego. Jarl, no tak, coś takiego, no. Więc... miałem rację, kiedy mówiłem, że ogólnie Nordowie są wzorowani... Nordowie są tak jakby po prostu wszystkimi tymi ludźmi z Finlandii, ze Szwecji, takie różne rzeczy. Okej, zamknij bordę, bo ci przerąbię. No to myślę, że pojedziemy sobie tam, tylko gdzie tu jest wyjście? Chyba tutaj. A, to nie... Znaczy no, to jest wyjście i zobaczyć, czy tutaj możemy sobie wziąć, czy jednak ukraść. Ukraść możemy. Ja pamiętam, jak na kompie można było to po prostu wziąć tak... Zamknij mordę. I tak wyrzucić. I tak fajnie leciało, tak w kosmos leciało. Ale miałem wtedy moda na realistyczny ten, jak to się nazywa? Realistyczny ragdoll. Dobra, oni tutaj już czekają rycerze, ale ja nie będę czekał, aż przyjdzie ktoś po nich, więc my się po prostu tam przejdziemy i oni się tam prawdopodobnie jakoś magicznym sposobem przeteleportują. Alchemy labs can be used to combine ingredients.
into useful potions and deadly poisons. Marius Galdes, goddess of love and compassion. She has a temple in Riften. Możemy się przejść do Riften i zdobyć amulet, który dzięki któremu możemy się ożenić. Coś takiego, no coś takiego było kiedyś. Nie wiem, nie jestem pewien. Okej. Dobra, więc myślę, że teraz będziemy sobie tam sobie zesprintujemy. I dokładnie tam umrze ten smoczek, tam dokładnie tam. Dobra. Szkoda, że mam tak słaby ten. Szkoda, że mam tak słaby, jak to się nazywa, nie shift, tylko sprint. Że szybko się kończy, ale to wiadomo, że jakbym na przykład wybrał Kajita, czy kogoś tam, kto ma taką klasę, czy wybrałbym jakąś taką klasę, wow, ale laga dostałem, że wybrałbym jakąś taką klasę, wiecie, ze sprintem dobrym, no to wtedy spoko, ale tak, to muszę się pęczyć. Poza tym mam ciężką zbroję, no tak, mam ciężką zbroję, to dlatego tak się teraz męczę. Okej, więc chyba jednak musimy na nich czekać. Więc ja się tutaj rozejrzę, czy mamy tutaj coś takiego ciekawego. Dobra, mamy kwiatki. I chyba już nic, co mogłoby mnie zainteresować. Jeszcze tutaj są kwiatki. A nie, to nie. Jednak tu. A, są kwiatki, okej. A nie, to tylko takie chwasty. No dobra. Możecie szybciej iść. No ja pierdzielę, naprawdę. Gdzie wy jesteście? Chodźcie tu. Wy dopiero tam? Are you fucking kidding me? Wiecie co, ja się przeteleportuję w to miejsce. No i po prostu... I have not discovered. Are you fucking kidding me? Dobra, fast travel do Whiterun z powrotem, a potem się znowu cofniemy i oni tam będą. Ja pierdzielę, zapomniałem, że mogę wcisnąć po prostu czekaj. Oh, fucking shit. Oh my god. No dobra. No już trudno, już się nie cofnie, bo to niestety nie jest emulator. Magic weapons lose power with each successful hit, but can be recharged with full coś tam gems. Rune spells create magical traps, but only on surfaces close to the caster. Oho, widzę, że tutaj mam tych dwóch redów, ale jeszcze z nimi nie będziemy gadać. Po prostu się przejdziemy. Poczekamy sobie teraz godzinkę. Wcisnę, żeby czekać godziny. I potem dopiero się przejdziemy tam do nich. Co to za młot? Ciekawy młot. When you get a new quest, it will not become active unless you have to. No other active quests. Check your journal to see with which quests are active. No to akurat wiem. Kurczę, podoba mi się ten młot. To jest, ten młot jest chyba prawdopodobnie nie elficki, tylko krasnoludzki. Co ja miałem zrobić? Aha, poczekać godzinkę, żeby oni tam spokojnie sobie mogli dojść. Bo to jest naprawdę, kurczę, przesada. Okej. Dobra, więc teraz musimy znowu zapierdzielać tam. Bo niestety nie odkryłem tej wieży, co było poważnym błędem. No ale już trudno. No i myślę, że mamy łuk, prawda? Dobra, mamy łuk, więc to akurat jest okej. Z tym problemu nie widzę. Fendal, ty tam idziesz na okrągło. No dobra, jak chcesz. Okej, myślę, że oni już tam stoją. Ja spróbuję upolować tego łosia. Jesus. Kurde. O, uwaga. A, fuck, dobra. nie ma co. Gdzie oni są? O, tutaj są, okej. Tutaj jesteście, szmaty. Be careful. Dobra, mamy się rozdzielić i szukać... O, widzicie? W ogóle nie zauważyłem, że ta wieża jest rozwalona. Znaczy, w sensie była rozwalona, ale się nie paliła. Okej, spoko.
Więc jednak musimy znaleźć tego smoka. Może się ukrył w piwnicy. Albo tam. Najlepiej na dachu się ukrył. O, logo mamy. Dobra, musimy iść na górę, żeby aktywować tego smoka. Uwaga. Boom! A ty kiedy się zespawnowałeś? Kurczę. Dobra, i więc gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj smok powinien być. Gdzieś tutaj smok powinien się zespawnować. Gdzie? Leci. Tralololo. I dostanie w mordę. Dostał w mordę i dostał w skrzydło. Okej, dobra, już nie ma odwrotu. Teraz będziemy musieli się z nim napierdzielać. Dobra, weź tam gdzieś wyląduj, czy coś. Dobra, gdzie jesteś? O, wylądowałeś, no to fajnie, znaczy nie lądujesz, ale dostałeś mordę, proszę bardzo. Wow, holy mother, co to było? Gdzie jesteś? Mirmunir. Oh my god, nie, fuck, gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Jesus. Nie chcę jol. Fuck, gdzie on jest? Fuck, no nie no. Wow, tu lecisz. Spadaj! Dobra, chowamy się na dół, idziemy na dół. A ty skąd strzelasz? Tchórzu jeden. Dobra, biegniemy na dół. I raczej tutaj będziemy się z nim zajmować, bo jednak jak zabijemy go na górze, to on może gdzieś, nie wiem, spaść gdzieś w dziwne miejsce. Okej, już biegnie w oskryptowane miejsce, znaczy biegnie, leci. Okej, spadaj mi z tym ogniem. Fuck, kurde. Mocny ma ten krzyk. Dobra, chodź tu. Spadaj, Mirmunir. Dobra, zabiliśmy go. Jest, zabiliśmy. Świetnie. Dobra, co ty masz tutaj? Czy to jest fajne? Dragon Bone? No to można sprzedać. O, fuck, nie możemy... No fuck. Dobra, wezmę to, bo to jest dosyć wartościowe, a potem mogę po prostu jakieś inne niepotrzebne rzeczy wyrzucić. Dobra, to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. To też nie. I to też nie. O, widać, że zjadł kogoś. Dobra, więc ja sobie wyrzucę coś nieciekawego. To jest nieciekawe. A, jeszcze nie możemy biegać. Co jeszcze? To jest nieciekawe. Jeszcze nie możemy biegać. Jeszcze nie, ja pierdzielę. Aha, już wiem, o co chodzi. O kurde, to dużo muszę rzeczy wyrzucić. No dobra, trudno. O, trzy pary butów niepotrzebne. Jeszcze jedna rzecz. Okej, już mogę biegać. Dobra, o, dostajemy. I świetnie. What the fuck? Ja nie mam butów. Widzieliście? Kurde, ja nie mam butów w ogóle. Holy motherfucking shit. Gdzie są jakieś buty? Tu są jakieś buty. Stamina, buty staminy. I can't believe it. You're Dragonborn. Tak, jestem Dragonbornem. Tylko daj mi założyć buty, kurde. Gdzie to jest? Tutaj. Mogę biegać? Mogę biegać, to spoko. Dobra, czyli shout. Mogę teraz nie to. Mogę teraz shout zrobić. Shout. Nie, to będzie magia. Mogę teraz shout zrobić. Powers. Nie battle cry. Shout. Nie. Shouts. Unrelating force. Dobra. Arbi. I Arbi to będzie to. Okej. Czyli teraz musimy się po prostu Co jest? Czemu mnie gdzieś tutaj... Co jest? Co to za... A, okej. To będzie... Nie to. Place marker. Jak się marker kasuje? Nie wiem, jak się marker kasuje. Okej, spoko, więc teraz pójdziemy sobie... Przeteleportujemy się do tego Jarla.
Przeteleportujemy się do tego Jarla. Nie wiem, czemu tutaj nie mam fast travela, ale spoko. Guard may stop combat of his attackers. She shields any weapons, but even in the field if is accepted, the guard will still attempt an arrest. Red guards are 50% resistant to poison. They can use adrenaline and rush to regenerate stamina quickly for a short time. Okej, okay, bardzo przydatne informacje, chociaż ja nie gram ani Red Guardem, ani nie biję się z guardami, więc ha. Dobra. O, mamy noc. Znaczy tak, troszkę. Tych ludzi omijam, bo ja w ogóle tego questa nie rozumiem. Więc niech sobie tutaj stoją, aż do nich nie zagadam, bo prawdopodobnie oni sobie nie pójdą, aż do nich nie zagadam, więc dobra. Wow! Wołają mnie siwobrodzi. Okej! Spoko! Ale jak pierwszy raz to usłyszałem, w ogóle patrzcie na niebo. Patrzcie na niebo, zorza polarna taka piękna, kurde, ja pierdzielę. Fajnie. Dobra, i co ja miałem powiedzieć? Kurde, zapomniałem, dobra. Zapomniałem, co mówiłem. Bo mnie, kurde, siwobrodzi, kurde, rozpraszają. Okej, okay. Zdamy relację u Jarla i zobaczymy, co na to. Co ty powiesz na to? I co teraz powiesz na to? Kurwa, dziwko, pisdasz ma to. Chuci jędzą, chuci za to w dupę twą. Taka pioseneczka. No okej. Okay. Za chwilkę będziemy mieć level up. Autosaving, okej. Okay. No dobra, czyli idziemy do Jarla. Jarla. I co ty powiesz? Dragonborn. What do you know about the Dragonborn? No, że kiedy smok umarł, cała jakaś część jego mocy zaabsorbowałem jakąś część jego mocy. Greybeards? Masters of the Way of the Voice. They live in seclusion, high on the slopes of the throat of the world. The Dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice. The ability to focus your vital essence into a thoom or shout. If you really are Dragonborn, they can teach you how to use your gift. You heard the summons. What else could it mean? The Greybeards. Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards. Be careful. Be careful. What does any of this Nord nonsense? Arnold Schwarzenegger z ciebie jest? Be careful. Capable as he may be, I don't see any sign of him being this what Dragonborn. Preventus. Why you puffed up ignorant? These are our sacred traditions that go back to the founding of the First Empire. Rongar, don't be so hard. You've done a great service for me and my city, Dragonborn. Okay. By my right as Jarl, I name you Thane of Whiterun. It's the greatest honor that's within my power to grant. I assign you Lydia as a personal housecarl. I'll also note we are on. No dobra. Dobra, więc już tam będzie Lydia i muszę temu gościowi dać konkretnie, gdzie ty tam... A nie, to tu są moje rzeczy. Muszę ci to dać. Okej, okay, dobra. Więc myślę, że to by było tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie! Trzeba być ostrożnym, okej? Okay? Tu leży jakaś pewnie lepsza broń od mojej, więc na pewno ją wezmę.